Halo, hej, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Ryza na 3. No i oczywiście zapomniałem wielu rzeczy zrobić i parę rzeczy ogarnąć, na przykład na tym dachu, to zaraz tam pójdę. Ale i tak obiecałem, że najpierw zwiedzimy plażę, więc no, czemu by nie zrobić tego na początku? W sumie i tak mnie to czeka. Myślę, że ten jakiś super legendarny przedmiot może nie będzie miał na to jakiegoś dużego wpływu, na to moje zwiedzanie. Pieskowe diabły, dzień dobry. Ktoś pisał, że nie rozwijam w ogóle kuszy, dlatego tak słabo trafiam, to tylko chcę pokazać, że cwaniactwo mam na poziomie już 40, więc tak jak walkę wręcz. A tutaj po prawej jest napisane pistolety, kusze między innymi. Więc no cóż, rozwijam, myliłeś się, no ale dobra, każdy może się pomylić, wiadomo, ja tak samo zresztą, więc wybaczajcie też niektóre rzeczy. No i tak nie mam zbyt toksycznej widowni, nie wyzywacie w komentarzach na przykład, że coś ominąłem za bardzo, tylko najwyżej wspominacie, żebym przejrzał jeszcze raz dach, chociażby. Okej. Jest wszystko w porządku według mnie. Tu sobie troszkę chwały na pewno zdobędziemy. No może jakieś ciekawe skarby się jeszcze znajdzie. Kto wie? Myk. No i też, że dużo strzelam z kuszy było, ale... No podoba mi się to po prostu, no. Nie zmienię tego. Znaczy dobra, mogę się starać bardziej mieczem walczyć, ale z drugiej strony z kuszy po prostu biorę większy damage tym potworom, więc... Chyba warto z niej strzelać, jak mam dość dużo tych bełtów, które i tak są odnawialne u kupców, więc nie ma co za bardzo też oszczędzać. No chyba, że jest to nie wiadomo jaki bug, exploit, który ja wykorzystuję, no ale nie wiem, wątpię. Myk. Kurczę, jaguary mają i te wszystkie takie pantery mają problem z tym, że są do mnie plecami odwrócone. I jak w Ryzenie 2 to jeszcze przechodziło, bo bohater nie przyklejał się tak do potworów. No to tutaj one mają problem, żeby cokolwiek mi zrobić, jak zaczną tylko uciekać. Ciekawie to rozwiązali. Tu jest przejście tylko do wioski z powrotem, to tylko sobie wezmę ten bystre oko. A gdzie było bystro ślepie? Było coś takiego. Głupia nazwa, nie? Ale taka... Jakoś to się nazywa. Coś i odwrotnie. W polskim języku, tylko teraz zapomniałem dokładnego słowa. Ale no, bystro ślepie gdzieś było. Może kurczę w Ryzenie 1 nawet. Chociaż te nazwy się z Ryzena na Ryzen zmieniają cały czas. Widzę jakieś wejście tajemnicze. A nie, chyba jednak nie. No jakieś ognisko się pali. Nie byłem tutaj. Jest gościu. O proszę bardzo. Może to jest jeden z tych uciekinierów. Chyba tak. Hey, what are you doing here? And you are... Fajny pancerzyk. I'm Horas, guardian on a mission for the mages. I'm hiding from the Inquisition right now. I met with Commandant Sebastiana. No właśnie, then you probably tutaj... know that the commandant wants no me wiem. Dead. Yeah, I did hear about that. Supposedly you stole something. Fajny fryzyk mam w ogóle. Really? So, have you got it? Of course I've got it. Here, the monolith stone, straight from De Fuego's office. That's why I'm here. But that's not the whole truth. Tell me. Commandant Sebastiano wants the coordinates of Tyrannus. What do you think the Inquisition is planning? Well, I'm sure that the soldiers here aren't interested in forming an alliance with us Guardians. They're planning to attack the mages. Even if they find our island, their muskets are no match for crystal magic. The fact that they might even try is worrying. And that's why I have to return there. Okay, to możemy cię wziąć i tam popłynąć. I need to leave here as soon as possible. I have to take my spoils to Tyrannus. The spoils that you stole from here. So what? The mages need to hear about what's going on here. How did you get here? Popytajmy go jeszcze parę rzeczy. I've been traveling for weeks. Whenever I have a chance to hitch a ride, I take it. It can be a pirate ship or a sloop, it doesn't matter. But I refuse to set foot on an Inquisition ship. What do you know about the shadows? They're fatally dangerous and come pouring out of the crystal portals. Yeah, I've noticed that already. Stay away from those things. Because anyone who looks at them will lose their mind. Bullshit. Co wiesz na temat cieni? No nie wiem, świeci słońce i rzucamy cienie. I przedmioty też. Tutaj jest w domyśle wiadomo, że chodzi o to zło całe, nie? Shadows. Dobra, biorę cię. I'll take you along. Będę się zabijał, po co? Może się przydasz na coś, nie wiem. The mangroves. I hid there for a few days once, so I'll find it. Oh yes. And one more thing. Thanks. No spoko. I zniknął. Zostawił jakiś dziennik. Surowa ryba.
Serio? Nie da się tego podnieść? Tak wygląda, jakby było coś do podniesienia. Zajzajer. Magiczny bimber. Co to robi? Co robi magiczny bimber? Aż się boję sprawdzić. Przedmioty. Magiczny bimber. Wizja magii 4, cokolwiek to znaczy. Pomaga w znajdywaniu magicznych przedmiotów. Okej, okay. To coś z tą wizją astralną. Ktoś to tłumaczył, że potem jak to rozwinę bardziej, to będą jakieś niezłe jaja. Okej, okay. Mam kombinację. Rum i przepisz na środek przeciwbólowy. Okej, okay, czyli tutaj po prostu na końcu plaży był ten gościu i więcej tutaj nic raczej nie widzę. Tutaj poukrywali, widzę małże. Okej, okay, no dalej raczej... Może są jakieś ukryte rzeczy, nawet na mapie tego nie ma, a jak tu popłynę, to coś będzie. Nie wiem, kurczę, no głupio mi tak szukać na odcinkach takich rzeczy, bo od tego jest właśnie sekcja tutaj koment... What the... Ja tu byłem? Moment. Aha, bo stamtąd przyszedłem i teraz niby się... O, nie strzelaj tu. Co myślę, co jest? Poryspiły się? Nie, ja po prostu stamtąd przyszedłem, a nie plażą. To spoko, to jeszcze przy drodze powrotnej. Znaczy, mógłbym się przeteleportować oczywiście, ale... Teraz te małże jeszcze. Może jakiś zapis? Mógłbym się przeteleportować, no ale jednak... Jednak warto sobie potworki też pozabijać, jak są. A, to chyba tylko kilka jeszcze. Myk, 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 unik, myk, unik. Kostów dobija, pięknie. No i dobra taktyka. Okej. Dobrze. No i pięknie. No i dawaj, jeszcze jedziemy kraby. Krabiszcza. Myk! Kurde, no i patrzcie. On się będzie bronił, a skuszy. Dostaje 3 strzały i leży. No mogłem go skuszy strzelić, tylko musiałbym trafić. I by było git. Uwaga. Przewróci się. 3 strzały, dziękuję, do widzenia. Myk. Silnym. Żeby go tylko jakoś przewrócić. O nie. Walka z krabami. Fajne były te kopniaki w dwójce, bo no, zawsze to można było sprzedać buta takiemu w odpowiednim momencie. I zawsze to jakaś taktyka, nie? Nie było to tak może bardzo prosto też zrobić, bo trzeba było w odpowiednim momencie kliknąć, ale spoko. Dobra, tu już się mogę przeteleportować, bo na tej plaży byłem. Zwiedźmy jeszcze drugą część. Potem sobie pójdę na ten nieszczęsny dach, z którego przeoczyłem wszystko, co tylko możliwe. Nie no, tak naprawdę większość wziąłem, ale jakoś nie zauważyłem tego artefaktu gdzieś tam świecącego. Nawet nie wiem, co to jest, nie doczytywałem na tyle do komentarzy, chyba że nawet nie było napisane. Czyli dobrze, komentarze bez jakichś spoilerów, a jedynie podpowiedź, żebym się tam wrócił i coś... Bardzo mi się to podoba. Że to nie jest, że od razu, kurczę... Albo wyzywanie, albo spoilerowanie, tylko raczej tak na luzie podchodzicie do tego. Bardzo dobrze, sekcja komentarzy jest ok. Byle byłoby ich tylko więcej ogólnie, to spoko. Jeszcze by było lepiej, ale tak to nie jest źle. Na tym kanale przynajmniej. Aż szkoda by było zamykać, nie? Myk. Nie dwóch na raz. Jak ja to dwoma rękami biję w ogóle? Kurde, przyszły następny. Moment. Kostów lecz, dobrze. O, i dwóch naraz. A nie zawsze, to jest mały zasięg na boki. Myk. O kurde, już krab przyszedł. Silny. No i się przewrócił, dobra. I teraz go skuszy ze dwa razy i powinno pójść. Dobra. Strasznie dużo biorę z tej kuszy, no właśnie mówię. Ktoś tam mówi, że nie rozwijam, a ja właśnie mam rozwinięte, dlatego mam dobry damage. Tylko słabą trafialność, ale być może to też na to jest jakiś sposób. Albo większe rozwinięcie tego, tej statystyki. Albo... O, tam coś jest ciekawego. Albo może nauczenie się jakichś konkretnych umiejętności związanych z kuszą i wtedy coś tam będzie nowego za kasę. Dobra, tu załóżmy, że wszystko pozbierane. Jak jakąś jedną małą rzecz przeoczyłem, to już trudno. Tu jest coś do kopania. No, powstają opinie, że jednak to kopanie jest dobre. Powstają opinie, że jednak ta animacja jest spoko, że kill-off tu jest ciężki. A tutaj no próbuję tylko tak odłupać ten element, wiecie, ważny do wykopania, a nie, że tylko tak wali z całej siły. Może to i racja, w ogóle jak poznikało. Może to i racja, jednakże wygląda to trochę śmiesznie. Może tak jest rzeczywiście, bo ja wprawdzie nie kopałem kill-offem nigdy jakoś.
za bardzo, więc nie mam w tym doświadczenia, ale jeżeli tak jest, to okej, okay, tylko że no wygląda to jak wygląda, jednak śmiesznie. Dla większości. Może dlatego, że nie kopali, nie wiedzą, że tak na przykład powinno być. Bo to bardziej męsko wygląda, jak kurczego bierze kilowi ryb, nie? I o to chodzi niby, a to może nie, może liczy się właśnie technika tym razem. Dobra, tutaj będzie coś takiego, nie tak. Tak, powrót i teraz tak. Ale to już nie spierajmy się w komentarzach o to. Jest okej, okay. Ołtarz, jakaś zupka, kamień przodków, co to robi? Nie znam wudu. Nie jestem złotnikiem, aha, na ołtarzu się takie rzeczy robi. Kolejny kamień teleportu. Podobno, że jak się zbiera kamień teleportu, to w pobliżu jest teleport rzeczywiście. No i no tutaj można powiedzieć, że jest, ale aż tu. Tędy chyba nie przejdę, tu bym mógł przepłynąć. Te plaże zwiedzałem, ale chyba nie całą. Zastanawia mnie to miejsce. I czy by się tutaj nie dostać szybko wodą i sprawdzić. Potem się... Sorry, kawa. Potem się przeteleportuję tutaj, blisko na plażę i pójdziemy na dach po ten artefakt. O, widzicie? What? O nie, ale mi robicie ten, źle tutaj. Moment, ja to scheatuję. Gra myślała, że jestem za daleko, a nie o to chodzi. Dobra. O to chodzi, tutaj nie byłem. No, kostuch. Mówiłeś tam coś, że walczy, że nie wiem, przeteleportowało cię też? Okej. Okay. Trochę tych piaskowych dia... O kurcze, co to jest? Nie mówcie, że to jest jakiś cieniostwór. Ja chyba nie. Jaguar. O kurde, nie zdążyłem. No to zaraz mnie ma. Musi zacząć chodzić na boki. O i teraz uciekać. Jest tyłem praktycznie cały czas. A ja go tylko... Ciuch, ciach, ciach. O i nie zawsze. Dobra. Zwracam honor. Znaczy w sumie nie było tutaj mowy o żadnym honorze, ale jak kostuch jest, to mi trochę bardziej pomaga w tym. Kurde, ja nie mogę zdążyć nigdy z tym atakiem. Okej, teraz jest mój moment. I w dupę. A, za daleko. Chodź tu. Tyle bełtów. Poszło. Ach, cholera, no. Dobra, wreszcie. O, halo, jesteś. Ulecz mnie, no właśnie. Skóra z jaguara. Są jakieś rzeczy. Kobieciarze. He told me that he wrote all of his love letters with his blue quill. One night, a storm rolled in over Tyrannus and blew the quill out of the tower window. He spent hours searching for it on the eastern shore, but he never found it. Rozumiem, że jakieś pióro, które daje złotoustego, czy coś, skoro tam przekonuje jakieś laski. Płonące, o Boże, płonące oko Ursergora? Ursergora, przepraszam, przecież to jest... Należało do potężnego władcy tytanów. Wow, co mi ono daje? Halo. Nie, to nie jest do tego. Przedmioty nie, pewnie łup. Płonące oko Ursergora. O. Wartość złocie żadna. To jest jakoś do misji widocznie, kurczę. Szczury, o nie. Myk. Co to jest? Nie, to jest jakiś nosorożec w sumie. Nie, jakiś cieniosur. Z daleka to troszkę tak wyglądało, ale nie. Do czego to będzie potrzebne? Kurczę, ja jakoś nie pamiętam, ale dostałem tutaj za wykonanie zadania jakieś doświadczenie dodatkowe. I tego ilicjum niestety nie mogę wyciągać z tych piaskowych diabłów. Nie mam wszystkich potrzebnych narzędzi, albo umiejętności w sumie, bo tak w poprzednim Rizenie to były narzędzia i mogłem wyciągać. Tutaj skórę widzę, mogę. Okej. A tutaj, kurczę, nie mam chyba odpowiednich narzędzi. No dobra, nieważne na razie. Myk! Dobra, i lecimy z kuszy. Dawaj. O, on tutaj krócej też jest. I z kuszy. Okej. Okay. Dużo pudeł, ale to jest dobre, akurat dobra taktyka. Jak oni tak leży, to... Tutaj tak samo, nie? Położy się to, ja go tam skuszę jeszcze raz. Taki dodatkowy strzał do combo. Dobra rzecz. Jakaś małża jeszcze. Zrobimy opening na koniec odcinka, jak nie zapomnę. Myk. Dobrze, dobrze. Lej go, połę. Dobrze. Z nich też małże wypadają swoją drogą. Dobra, pójdę na ten nosorożce. Ej, kurde, będę chyba dzisiaj tylko chwałę zdobywał. Nie pogadamy za bardzo z ludźmi. Potem jeszcze muszę pamiętać, żeby się wrócić. Ej, nosorożce mogą być trudne.
wydają się duże i groźne. Kafar. Ej, one mnie chcą bić, ale ja ich chcę bić. Zobaczymy jak... jak to wyjdzie. A, ogólnie nie są... nie atakują grupowo też. Trochę dziwne. Powinien bronić swojego. Dużo życia, mega dużo. Dobra, lecz mnie. Oj. Kurde, no zawsze jest szybszy. Halo, spadula. 220, no zawsze to chwała. I coś daje, język i surowe mięso. Ja bym troszkę taki zabójca nosorożców ze mnie, kafarów, ale... Ej, zginę, dobra, użyjemy tego grogu, czy tam coś. Nie wiem jak z kuszą sobie tutaj poradzę. Też pudła są, ale jakbym trafił, to może dużo biorę. No, biorę dużo. Także warto też. Dobra, gdzieś tam mnie ulecz, dziękuję. Zapis. Pierwszy no to tam może być silny, potem na przykład skuszy. Nie. Dużo pudeł. Tak, nikt nie pisał, czy to zależne jest od na przykład poziomu potwora, czy coś. No, czasem trafiam. Okej, pięknie. Tak szybciej po prostu, dobra. Tutaj jeszcze coś jest ciekawego. Wszędzie nie byłem dalej. Dalej są piaskowe diabły, dalej są kraby. No trzeba wyczyścić to wybrzeże, naprawdę. Swoją drogą, mam 4000 ponad chwały. Zobaczmy co w atrybutach ciekawego. Wpływ złotouste zastraszane. Tą wytrzymałość troszeczkę zainwestowałem, żeby mieć tego twardziela na wyższym poziomie. Zręczność nie mogę, otwieranie zamków. 5000 to już kosztuje. To strasznie mało dalej. W sumie może z raz wytrzymałość jeszcze zainwestuję na pewno. I w przyszłości, na przyszłość jeszcze na wpływy jakieś, a resztę to już będę jakoś dalej. W całą walkę mam też tak tyle samo co... A to jest też właśnie ciekawe. Mam tyle samo w walce wręcz co w cwaniactwie. A mimo tego... Z kuszą jestem lepszy, mimo że kusza w sumie chyba jest... Sprawdźmy to. Ostrze cienia mam 20-40. Z prawym, lewa ręka. A, 60, to może dlatego to się jakoś skaluje bardziej i jestem rzeczywiście lepszy. No, dlatego kurczę z kuszy warto strzelać. Na razie to jest chyba jedyna gra, w której mi się kusza podoba, więc nie ma co narzekać, że na przykład dużo z niej strzelam. Bo to jest zawsze jakiś plus. O, bij jeszcze tego, on ma mało. Dobra. A, stąd nic nie wypada. Coś tam dziwnie tłucze. Chyba on spadał czy coś. Dawaj małże do openingu. No ten odcinek jest niezbalansowany, trzeba przyznać. Nie ma tego balansu między dialogami a walką zbytniego. I jeszcze na dodatek. To jest ważne, bo tempo akcji jest cały czas duże. Trzeba też czasem troszeczkę oddechu zrobić, nie? Myk. Jak spuduję, to już nie powinienem używać miecza przez ten czas. Dobra, mogę zwiększyć broń zastosową, ale... O, z niektórych małża wypada. Okej, czyli to jest jakoś losowy loot mniej więcej. Czy tutaj coś może być jeszcze na tej plaży? Tu coś... Ej, to są jakieś nogi. Co? Ej, serio? To są jakieś gości w ogóle. Spadł z góry, wbił się. Myślałem, że to mogę podnieść, może jakieś legendarne buty. Może to być easter egg, który odkryłem. Spoko, spoko sprawa. Dobra, dawać, dawać. Myk, i skuszy. No kurde, dobi. Silnym. Pech. A to piech, niech to pies. O, i teraz bardzo ładnie. Kolejny małże do openingu. Tam już chyba byłem. Ognisko kojarzę. Czyli teraz jeszcze troszeczkę w dżunglę pójdziemy w tę stronę. I będziemy mieć całe... Ej! Czy wy się respicie? Czy co? What the fuck? Przecież ja tam tędy przechodziłem. Nie wiem, oni może mają takie długie waypointy, ich sobie chodzą. Ale no błagam, ten krab tutaj... W sumie... Są tu też małże, widzę. Oni pozbierane. Dobrze. Znaczy, no tak, dobrze mówię, małże. Tu jeszcze jedna. No, opening będzie srogi, powiem wam szczerze.
Na szczęście to nie CS, że musiałem na to wydawać jakieś realne pieniądze. Co tutaj jeszcze jest? To jest kolejny piaskowy diabeł. Niestety dwa na raz. Dobra, ty tam go dobij. Się zajmę drugim. Mówiłem dobij! Okej, pięknie. A teraz trzeba je też sprawdzać, bo skoro wiem, że losowy przedmiot może być też małż, to czasem mogę z nich coś wyciągnąć po prostu. Dobra, bierzemy jeszcze to. Czasu jeszcze jest trochę sporo. Tam jest ten most, co też kojarzę, a chyba doszliśmy już akurat do sedna sprawy. No tak, tu jest już wieża, tu widzę tylko coś niezebrane. Okej, szponiaste małpy, to będzie już końcówka. Koniec grindingu, jeszcze ścierwojady, dobra, to już na koniec, tak. I potem wracałem po ten legendarny przedmiot, bo zapomnę, no nie, krab jeszcze. A dobra, małpy się mną nie interesują, to... Żółw. To sobie kraba jeszcze utłukę. No, no Kostuch, może pomóż. To nie jest solo jeden na jeden, tylko musisz mi pomagać. Dobrze. Moment, sprawdzę tak. Nie tak, no tutaj raczej byłem. Ale widzę małże. Pojawi się coś na horyzoncie, jak się nie pojawi, to po prostu dalej nie idę, bo już nie chcę tak cały czas tylko grindować. Dobra, i tutaj był chyba jakiś jaguar kiedyś, pamiętam. Dobra, to tutaj lecimy na małpy, ścierwojady i tyle. Przy tym ognisku jest łóżko, to też tak dziwna sprawa. Ej! Co? Jak ja cię? Ominąłem cię jakimś cudem. Cię pojawiasz dopiero później. Kim ty jesteś? Pipkin, to jest też ten zbiegły chyba. You're not from the Inquisition, are you? Go on, take me away. I've got nothing left. Dlaczego miałbym cię zabierać? Why should I take you away? Then you're not here to lock me up. Well, I was almost happy about it. What happened to you? Look at me. I'm half naked in the middle of nowhere. I dropped everything when I ran from that fucking monster. Monster? I thought the Inquisition was your problem. Them too. But I'd be able to handle them if that bloody flying thing hadn't stolen all my stuff. I just wanted to bury my treasure somewhere safe. How was I supposed to know that some beast already lives there? Your monster's dead. Kogoś może gdzieś zabijałem. Did you get the stuff from my chest? Yeah. I've got your treasure. Ale nie pamiętam tego. Excellent. Tell me what else you found. About your... Trochę alkoholu. Zatrzymam alkohol. No dobra, masz tego grogu, mam więcej. Great. Załóżmy, że złoto też mu dam. 300, okej. Okay. Dusza plus 1 i rum też mogę ci dać. 3 razy rum, no dobra. You return. There were still some bananas. Ah, that you can keep them. I keep my word. Yes, heart. Many thanks again. Okej, czyli połowę z tego dostałem i dusza plus 1 znowu. Może się opłacało, nie wiem, mam 73. Znaczy, przepraszam, 62, 73 tu mam życia. I tyle? Z tobą? Dobra, czyli on mi mógł powiedzieć o jakimś skarbie, rozumiem. Chodźcie, mobiarze. Myk. Kurde, jaki unik. Ej, to było dobre. Tańczący z małpami, trochę ciężko. O, rzucają jeszcze kokosami chyba. Dobra, jedna padła. Druga padła. Pomogę ci, Kostuch, skuszy, pyk! Pięknie. Coś z was wypada? Pewnie szpony by wypadały, gdybym miał odpowiednie narzędzia czy coś. O, żółw. A, mięso, dobra. I jeszcze były ścierwojady, tak? Tam jest wieża. Jacka, latarnia. I tutaj jest parę ścierwojadów. I chyba tyle. Jeszcze małpy widzę. To jak ja to szedłem? Przez tamten most niby. A może one się respią? Może dajcie znać, czy te rzeczy się... Te potworki się nie respią jakoś od czasu do czasu na przykład. No to by było źródło nieskończonego doświadczenia. Chwały właściwie. Kurczę, moment. Myk. Okej, mogę zwiększyć wytrzymałość, ale chyba nie chcę. Pięknie, ale odleciał. Dobra. Tak, także mówię jeszcze raz, sorki za dysbalans.
troszeczkę, ale no postaram się jeszcze pod koniec tam z kimś najwyżej pogadać, zdobyć ten artefakt. To jest dobre gameplayowo, bo w sumie teraz mi się nawet fajnie walczy i czerpię z tego fun, tylko że czy do oglądania to jest dobre? Ciężko powiedzieć. Boże, przerwałem ci chyba leczenie mnie, sorry. Dobra, tutaj nic, to ja się uleczę tym jedzeniem. Tu są jakieś jeszcze ostro liście, bystro ślepie, pamiętajcie, żeby napisać, gdzie to było, w jakim Rizenie, czy w jakiej grze, bo może skąd inąd to kojarzy w ogóle taką nazwę, ale wydaje mi się, że stąd. A może nawet w Trójce jest, tylko gdzieś rzadko spotykane, nie wiem. Dobra, pogadam jeszcze z tym, z Vasco w sumie, on też jest zbiegłym deserterem w sumie jest. I on sobie stoi tu. I tu podobno przy Vasco była jakaś druga skrzynia, której ja nie widziałem. Rzeczywiście mogło tak być. Tu jest jedna, pusto, a tu jest druga, której nie było napisane pusto, po prostu ją ominąłem. Także no bywa tak, ale już nadrabiamy. Jakieś maki, woda, nic takiego w sumie. Dobra, pogadam z tobą troszeczkę. Co ty jeszcze powiesz? Poczekam tutaj, okej, czyli mogę was zabić po prostu wszystkich, teraz trzech. Albo teoretycznie oszczędzić, znaczy nie trzech, bo jednego już wysłałem. Albo oszczędzić, przynajmniej tych dwóch mógłbym jakoś zabić, tylko ja nie chcę zabijać Vasco, bo go lubiłem kiedyś. On miał chyba dubbing bezimiennego w ogóle z Gothica w Dwójce, tak mi się wydaje. No, mogę się mylić, ale jakby co, to możecie też poprawić. Znów jakaś motywacja, o nie, szczury. Motywacja do pisania komentarzy. Jakoś muszę zachęcać, widzę tutaj ludzi. Znaczy zachęcam też niby do łapek czasem, ale... Ale widzę, że to słabo idzie, tu jest jakaś dziura. Tarcza strzelnicza. Co ona daje? Strzelby plus 10. W ten sposób. No dobra, jest to zawsze artefakt, który daje mi też chociażby chwałę, dzięki czemu, że go zdobyłem. Dobra, może nie będę. Albo w sumie tu się nie powinienem zabić. No, nie zabiłem się. Kostuch jak tam? Kostuch przeżył, oczywiście, upadek bez problemu. Dobra, jeżeli chodzi o gadanie tutaj, w nocy podobno strażnicy mogą coś ciekawego powiedzieć. Aż się prześpię do północy i zobaczę. O, tu śpi. Nocny strażnik, właśnie to jest, on jest ważny, on teraz śpi w dzień. Ja też jestem nocnym. O kurczę, jestem tu z powrotem. No dobra, to mamy zwrocik akcji. Dobra, pył duszy. No niby tam też mogę iść, właśnie dlatego ja się cofam, a okazuje się, że nie powinienem. Pył duszy. Za 5 tych pyłków możemy sobie coś u kogoś wymienić. Już nie pamiętam, jak to było. I u kogo? O kurde. I tyle, to jest obudzenie się z koszmaru. Ale przespałem się do nocy jednak. Tym razem się wyspałem mimo wszystko. Spoko. Dobra, zobaczmy, co tam u nocnych strażników teraz słychać w takim razie. Gdzie wy jesteście? Gdzie wy stoicie? Co wy robicie? Może przy bramie, bo tutaj nikogo wtedy nie było. Nic tu nie widzę. No nie, jednak nie. Teraz to w ogóle nikogo nie ma. Wszyscy śpią teraz, czy jak? Może ten koszmar mi zbugował troszeczkę. Nie tak miało być. Nie, no jest tu jakiś strażnik, dobra. A tylko jeden? Dobra, chyba tylko jeden. No dobra, to co ty mi możesz tu powiedzieć? What do you know about Ifuego? He's the governor of Takarigi. Był. I need more detailed information. When did you last see him? That was a while ago. I've stopped counting the days. Mhm. No to dużo mi może nie powiedział, ale zawsze to rzeczywiście mogłem go zapytać o to. Do you know anything about Governor Ifuego's disappearance? I saw him. It was a while back, he left the camp, together with Commandant Sebastiano. Oh. In which direction were they heading? Towards the jungle. It looked like they were on their way towards the old guard tower. And? And the Commandant returned alone. Well, well. No to jest już takie mega podejrzane. Okej, to jest ten sam? Tak, chyba on tu przyszedł. I to było bardzo ważne według mnie. Szkoda, że dalej nie mam tego skradania, bo tu jedno zadanie będzie cały czas wisieć. A czekajcie. On tu ma łóżko? Nie ma tu łóżka. Zapis? Szybko, szybko, szybko. Biorę wszystko, nieważne co to jest. Kryształowy środek, rozkazy. Dobra, plan Wicholma Wielkiego. Rozkaz przeniesienia, też ważne.
Jakieś złoto. O, i teraz dopiero się skapnęli. Rockford się dopiero skapnął. Dobra, zarąbista akcja. Co tam jeszcze było? Ważne rzeczy jakieś w przedmiotach. Nie w przedmiotach, w łupie? No halo, zmień się zakładko. No zmieniaj się. Co jest? Są pamiętniki ogólnie. Pamiętnik Grace, to pamiętam. Dobra, pamiętnik rusznikarza. Jakieś takie rzeczy. Wielki muraj. Patrzę, czy jakieś wpisy może będą. Ciężka paczka. Tego nie zrobię. Dzielnik Hodlbiego. Już szczęście profesor wskazał swoją korzyść, zaraz będzie ci łatwiej. Ukrył się w laskini. Dobra, to jest ten dziennik. Nieważne. Kamień teleportu. Rozkaz przeniesienia. Wniosek o przeniesienie podpisano. Dobra, czyli to nie jest dokładnie dla kogo jest ten rozkaz. Ale to jest ważne tutaj. Rozkaz stracenia Horasa. Niniejszym odwołuje ten rozkaz. Podpisano gubernator Tifuega. Aha. Czyli tak naprawdę to nie mamy tego gościa stracić. Wiadomość od... O nie. Odpieczętowałem to. Nie wiem, może zapieczętował z powrotem. Trudno. Coś jeszcze? Nóż, widelec. Dobra, nic. Halo, pomogę ci teraz. Tylko gdzie ty jesteś? Śpisz pewnie tutaj. Rodriguez. My pleasure. Stówka. Kiedy odpływasz? When will you be leaving? Now I've got this letter, it can wait. Knowing that I can leave is enough. The way it's looking outside. Mm-hmm. Okej, okay, on to będzie dalej siedział. To dobrze, bo mogę go okraść. Mi brakuje tylko 5. Dlaczego mi tyle brakuje? Zręczność musiałbym zwiększyć. To trochę kosztuje, 5000. W ekwipunku chyba nic nie mam. Gdzie mogłoby mi coś dodać? Złotousty. Amulet mam akurat złodziejski. A właśnie, coś tu jeszcze było. Otwieranie zamków. Kradzież kieszonkowa plus 5. No to tu mam plus 10. Tu jeszcze jest wizja astralna i tu złotousty. To nic z tego. I pierścień z kryształem. Tu jest też wizja astralna. Tej wizji astralnej dużo mam. Jakieś tutaj rzeczy chyba nie zdobyłem. Ewentualnie... Czy opłaca się? Eliksir złodziejstwa? Mam tylko jeden. No nie wiem. Załóżmy, że tak. Okej, wypity. 78 mam. Wow, to dużo zwiększa. Rzeczywiście te 28 czy tam ile. Przepis na wojowniczy bimber i naboje. Czy ja wiem. Czy to takie fajne było? Dobra. O, ten ma po 70 bełtów. Pierścień łucznika. To jest tak głupie. Które daje strzelby i muszkiety. Brawo. Floret kujące ostrze. Patrzę jeszcze coś tutaj. Nie, nic z tego. Nie dokonałem targu. Czy chcesz zakończyć handel? Nie. Muszę dobić targu. Jeszcze raz na sprzedaż. I jeszcze raz bełty. Dobijamy i jeszcze raz, tak na wszelki wypadek. Trochę mało kasy mam, ale nic nie sprzedawałem, to jest najlepsze. Więc jeszcze jak wszystko sprzedam, to mi kasa wróci z powrotem. I teraz znowu tymczasem 300 bełtów praktycznie. A, prześpimy się, jeszcze pójdę do Sebastiano. A kurde, gdyby nie... Tam skrzynie były do opędzlowania, ale... Już mi się skończy ten eliksir teraz chyba. Oni tu dalej stoją niestety. Okej. Oj! No to jest jakaś słaba skrzynka. Tu w ogóle otwarte i tu bym dał radę też wszystkie te skrzynie opędzlować. Ale muszę mieć skradanie, żeby tu jakoś tak wejść. Stoi jeden strażnik, drugi śpi. No i dobrze by było z tym skradaniem sobie tutaj wejść normalnie. Dobra, hello. Cześć Rockford, jeszcze raz. Dobra, siema. Do góry, do ciebie jeszcze. I teraz już mam... Wiem, gdzie znaleźć strażnika Horasa, ale on sobie już poszedł. Tak czy nie? No tak. Także co mi z tego, że mu to powiem? Aż sobie zapiszę i sprawdzę. Co ty robisz? Halo. Tell me where he is. He left the eye. Really? How do you know? I asked around. Then I'll also do some asking around myself. Okej, ale jakaś tam dusza plus jeden i mogę mu to powiedzieć. Misja anulowana, dobrze, nie zdradziłem go. Zajmę się dezerterami. Ale to jest takie średnie, więc śmierć dezerterom Seweryn. Seweryna to w ogóle widziałem, nieważne, jest jeszcze coś. Rozmawiałem się z tymi stróżami. I found this warrant you wrote. What's that? Where did you get that?
Show me. An execution order. Denied by Governor De Fuego. You stole that. Did you have a dispute with De Fuego? That's none of your business. And I'll take that warrant. And not one more word about this. Otherwise I'll have you arrested for theft. No i co, nie możemy go zabić albo co? You killed Governor De Fuego. Yes, you're right. I killed him. That big-headed fool was in my way. I fought the shadows and lost many good men to them. We advanced as far as the skull. I went inside and looked through the portal. The other side? Yes. And believe me, I will not take orders from a fat, bewigged fool. What did you see on the other side? We're at war. To tam nie powinno być teraz potworów, a pewnie będą. A mogę, że wyszły nowe w sumie. It is magic that is destroying our world. You're waging a war against magic. Yes. And I have no intention. Czyli oni są nie tego z magami. You're fucking crazy. Something in the crystal portal drove you insane. You really should watch your mouth. I'm not working for you anymore. So, you think I care? Wszystko zrobiłem tutaj. Nobody likes a tyrant, so watch yourself. You made the right decision. Get out of my sight, and don't ever let me see you here again, or I'll set the hellhounds on you. Okej, okay, wydupili mnie stąd. No dobra. Czy jest coś jeszcze tutaj na tej wyspie? Takarigua. Wieści z Puerto Sacarico. To do Jacka muszę iść w sumie, tylko w drogę. Osorio twierdzi, że jakiś ptak... O Jezus, właśnie. To o tym zapomniałem troszeczkę. Skarb też jest dość daleko. Tam, o, tam jeszcze nie byłem, właśnie. I ci dezerterzy. Severin, to mi w ogóle zaznaczy na mapie? Tak po prostu? Aha, tak po prostu mi zaznacza na mapie. Severin jest gdzieś tu. Chciałbym jeszcze tylko... Nie ma czasu niby, ale... Dobra, to w sumie ciul z tym. Chcę jeszcze pójść do Vasco na chwilę, bo teraz dopiero mamy to zadanie na niego i teraz czy na przykład można mu powiedzieć, że no, przyjąłem zadanie na ciebie, ale uciekaj czy coś. I wtedy dodatkowe doświadczenie albo dusza albo coś. Warto takie rzeczy sprawdzać. Ale on też tak, kurde, sobie taką miejscówkę zrobił. Tam jest już brama, a on właściwie wystarczy zejść tutaj. No, może to było trochę niebezpiecznie wcześniej, zanim tędy przyszedłem. No i gość się rozłożył na samym środku drogi. Dziwne, ale prawdziwe. Zapisało mi grę. Sebastiano przysyła pozdrowienia. To będzie walka prawdopodobnie. Sebastiano sends his regards. Oh no. Calm down. Calm down. Sure. Just give me 200 gold. O kurde. Sebastiano, ale dusza plus 2 za takie przekupstwo? You do that for me. If you ask me again, I might change my mind. All right. Ej, zarąbiście. Dobra, i mam zaznaczonego tego. Nie widziałem go wcześniej. Gdzie on tutaj siedzi? Jest tam jakieś ognisko. Jest, jak się... Nie możecie już razem sobie usiąść, nie widzicie tych ognisk z daleka czy coś? Z tym to w ogóle chyba nie gadałem nawet. No, tam są potwory. Dobra, to wiecie co? Ja sobie z nim pogadam już w następnym odcinku i jeszcze zrobimy tak. Przeczeszę tutaj to może do tej czaszki. Tam i tak jest portal, którego nie mogę zamknąć. No i pasowałoby się jakimś cudem dostać tutaj. A jakimś cudem to mam na myśli chyba przez wodę po prostu. Po prostu trzeba jakoś tutaj wpłynąć i będzie. I tu jest sporo rzeczy do zrobienia, no i między innymi też skarb gdzieś do znalezienia. No i oczywiście wszelkie rady w komentarzach piszcie, zachęcam do tej sekcji komentarzy, ja sobie ją przecież przeglądam, bo to nie jest trudne. Miałbym milion subów, to też bym ją przeglądał całą. Może ciężej by było odpowiedzieć na wszystkie, ale jakoś tam poczytać można by było zawsze. No i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!